Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. Jest to kolejna kampania, tym razem kampania nieumarłych. Jest to rozdział pierwszy, zatytułowany Król Arthas. Minęło wiele miesięcy, od kiedy otrzymaliśmy ostatnie wiadomości od Lorda Archimonda. Otóż to. Mam już dość pilnowania tych rozpadających się nieumarłych. Co my tu jeszcze robimy? Powierzono nam nadzór nad tą krainą, Dethroku. Mają troszkę inne głosy, tak mi się wydaje. Tutaj i dbanie o to, aby plaga była w każdej chwili gotowa do działania. To jest. To prawda, ale liczyłem na jakieś konkretniejsze zadanie. Szylwanasz. Legion został pokonany wiele miesięcy temu. Jak mogli tego nie wiedzieć? Po prostu. Trudno powiedzieć. Ale im dłużej dowodzą, tym gorzej dla plagi. Oho. Co? Któż mu? Arthas. Witajcie. Powinienem wam podziękować za opiekę nad mą domeną. No któż by się spodziewał? Obecność, ale chyba muszę zrezygnować z waszych usług. No co ty? Książę Arthas. Ta kraina jest nasza, a plaga to własność Legionu. No właśnie. Nie, demonie. Twoi władcy zostali pokonani, a Legion zniszczony. Wszystkiego dopełni wasza. Bum bum i koniec po was. Nigdy. To jeszcze nie koniec. Ale uciekają, miętkie faje. No, miętkie faje, mówiłem. Wiedzieliśmy, że do nas wrócisz, książę. Kaltuzas ma troszkę inny głos, niestety. No trudno. Ale od tej pory będziecie używać w stosunku do mnie tytułu królewskiego. To w końcu moja kraina. No tak. Musimy zabezpieczyć królestwo, niszcząc resztki zamieszkujące. No nieźle. Mój królu, ludzie opuszczają swoje wioski. Kierują się do górskich przełęczy. Jeżeli uda im się zaszyć w tych górach, to nie zdołamy ich wyplenić. Spoko, spoko. Musimy się ich pozbyć, zanim zdołają uciec. Niechaj zginą w imię Ner'zhula. Tak, Ner'zhula, pewnie. Mów, głupcze. Dwie ścieżki są tylko? Bo... To mi się bardziej podoba. Aha, to są farmy. Oni będą próbowali tędy uciekać. Więc są tylko dwie drogie ucieczki, tak? Tędy? Coś nie tak? No dobrze, ogarniemy temat jakoś, myślę. Na spokojnie. No bo co, no myślę, że wy tu jednak powinniście pilnować tego mimo wszystko. Tak po prostu. Nie wiem, tak zakładam po prostu. I to samo tyczy się tutaj tej pani, z tym, że Banshee, tak średnio mi się podoba pomysł. Na Banshee. No ale zawsze. Dobra. Arthas, o co to jest? Aha, Arthas też pilnuje. Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy. No dobra. Ostrzem rozum, uderzaj! Ej, zabij go, zabij go. Jebko. Dobra, tutaj też troszeczkę się tragedia dzieje, ale na luzie. Dobrze. Tutaj też się troszeczkę, mówię, tragedia dzieje, ale nic złego. Dobra, muszę się skupić jakoś na tym, bo widzę, że mamy 3 bazy do kontrolowania. No okej, okay, spoko. Ale... To są jakieś ich obozowiska, jakieś farmy, zakładam, z których wychodzą, więc fajnie byłoby je po prostu zniszczyć. Jak długo mamy się... W ogóle jaki jest cel misji? Zniszczyć ludzkie osady? Aha, czyli muszę zniszczyć... Muszę zniszczyć po prostu osady. I to jest cała filozofia. Kurde. Specjalnie się przejęzyczyłem, żebyście mnie za debile nie wzięli. Tutaj coś się dzieje. Na luzie, na luzie. Los pokierował tym jeworem. No dobra, szybie dreszczem tam, spoko. Niedobitki ludzi. To są jakieś farmy, coś tam. Próbują uciekać? Spoko. Nasi bracia potrzebują pomocy. Spróbuj tego. Ludzie zbliżają się do przełęczy. Powstrzymajcie. Dobra, dłużej kto idzie? Niezbyt dużo. Dobra, tu na luzie.
Tutaj też raczej na luzie powinno być. No i spoko, wzniesiemy kiedyś tam, jak będzie trzeba. Dobrze. Troszkę duże te farmy, nie? Tak nienaturalnie duże. Trudno. Gdzie więcej ziguratów chcieli? Aha, u Sylvanas chcieli więcej ziguratów. No spoko, skoro tak, to okej. Nasi bracia, nie możemy pozwolić ludziom na ucieczkę. A easy, easy. Dobra, i tutaj podobna sprawa jest. Łe, na ludzi. Ty, tu raczej ludzie przyszli, halo. Nie pozwoliłem. Dobra, reszta niech zostaje, a szkielety znikną na ludzie. Ale tutaj widzę, się troszkę tragedia dzieje. Ej, ale ty tu chodź, majster, wiesz, tak mimo wszystko myślę. Że byłoby spoko. Dobra, doszły posiłki. I tutaj myśl, o Jezus, marnie. Ale ja chyba, właśnie, ja nimi mogę troszeczkę przejąć ich armię, więc wykorzystamy to. Wykorzystamy sobie to. Dobra, myślę, że faktycznie więcej nie trzeba, że na ludzie. Dobra, ty nie potrzebujesz. Jeszcze dwóch. No spokojnie, nie uciekną. Kto powiedział, że ucieknie? Nikt nie uciekł. Boże się. Spokojnie. Spokojnie. Większe jednostki będziemy sobie przyjmować. Bo się to po prostu opłaca. A myślę, że jest dwa plugastwa do ataku. A, trzy plugastwa do ataku. Dobra, wiecie co? W sumie to tyle wystarczy nam tutaj do obrony, no nie? A to weźmiemy sobie do tego, do ataku, więc mamy jedną armię, drugą armię. Co tu się dzieje? Halo? No dobra, i mamy to. To jest to, o czym mówiłem. Przyjmujemy sobie ich. I na górze robimy w takim razie tak. I tak. O, tam jest jakaś baza. Coś nie tak. Znowu. Dobra, przejmiemy sobie ich po prostu. Dobra. Troszeczkę to potrwa, ale easy. No nieźle, osada dość nieźle broniona. Czarna strzała, jebcie. Dobra, a ty Artasie idź już tam osadę też niszcz. Nasi bracia potrzebują pomocy. W ten sposób troszeczkę szybciej nam to zejdzie. Aha. Oby to miało sens. Wzywałeś? Oho, no chciałbym złapać was, dobra. Mamy to tutaj, mamy to tutaj. O, tutaj się troszkę tragedia stała. Jestem tutaj. Artasie! Nosisz ojcowską koronę tak, jakby ci się należało. A nie? Możesz mnie zabić, ale moi pobratymcy nigdy nie przestaną cię zwalczać. No dobra, przekonałeś mnie. Trudno mi uwierzyć, że któryś z was mógł przeżyć pierwszą czystkę. Ale to nieważne. Już jutro wasze zadufane sobie zakon przestanie. No, paladyni. Nie możemy pozwolić ludziom na ucieczkę. A Kaj tu idą? Nikt nie idzie tędy. Bo my ich tutaj jeszcze pokonaliśmy. Ludzie zbliżają się do przełęczy. Powstrzymajcie ich! Dobra, myślę, Artasie, że jednak tak będzie najlepiej. No nieźle. Może tam nie iść tam szkieletorze, zobacz co tam się dzieje. Tu niech się nasi powybijają dalej. Dobra, Sylvanas level up. No dobra, może być to. Nasi bracia potrzebują pomocy! O Jezus, bo śpiew kontroli jeden. Dobrze, tu mam jedną osadę, więc spoko. Let's go w nich. Tak sobie myślę, że... Jaka jest wola ciebie? Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy! Spokojnie. Nikt tutaj nie będzie w ogóle biegł. Nasi bracia potrzebują pomocy! Więc tutaj takie mięso armatnie się wbijemy. Tylko może najpierw niech biją ci tutaj. Nekromanci, troszkę dłużej, ale oni nam będą robić armię, więc spoko. Dobra.
Jak tam Arthas? Arthas, aha. Arthas teraz będzie pod jedynką. No spoko. I u Arthasa troszeczkę armii się zniszczyło, więc też... Znaczy no spoko, no nie spoko, ale... Ale na ludzie to zrobimy. Ludzie zbliżają się do przełęczy. Powstrzymajcie ich. Bracia potrzebują pomocy. Dobra, wbijajcie tutaj konkretnie. Ja myślałem, że będzie troszeczkę trudniej, ale póki to jest troszkę easy. Nie ukrywam. Nasi bracia potrzebują pomocy. Nigdy nie opuścimy Lorda Romy, Arthasie. Nigdy się nie opuścimy. Nie, 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 nie. Co ty tam mówiłeś? Dobra, i was sobie zniszczymy ładnie. Mamy coś, co nam armię troszeczkę wyleczy, więc też spoko. Jak tam... Aha, tutaj troszeczkę zaraczyłem, bo mam źle to zrobione, ale nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj nie wiem, co to jest. Spoko. Szybka misja, póki co widzę, że będzie. Nie wiem. I tak, tu, tu i tu. Tutaj szylwanarz trochę niszczy. Więc ją wspomóżcie może wy. Tutaj. O. Przyjmijcie. Jeszcze 50 trzeba, żeby to przejąć. Więc poczekajmy, zaraz będzie ta mana. Ale tak szybciej. Dobra, już mamy to. Dobra. Dobra, to wy zostańcie, bo to też chyba szału z tą armią, która pozostała. No właśnie, się dzieje to, o czym mówiłem. Ej, gdzieś przeszli. Kai przeszli. To jest dobre pytanie, bo to mi się troszkę nie podoba, że przeszli. Ale to nic, bo tylko trzech przebiegło, więc... Uważaj! Jeść! Co znowu? Więc ludzik. Ach, nareszcie. Dobra. O, tu jest jakaś większa osada. A tutaj, żeby dotrzeć, to... Trzeba przejść przez tą większą, czy można ją po prostu... Ojej, co to się dzieje? Tutaj jakaś walka się toczy. Dobra, weź mu tam czarną strzałą wliwać. Dobra. Pod. Tutaj coś się dzieje. Arthas już też się jakoś tutaj grupuje bardziej. O, zaatakuj tych. Tutaj co się dzieje? Aha, akurat mamy karawanę jedną. Jedno coś przeszło, więc ludzi to nie ma problemu. Aha, i tu jest jakiś większy obóz. Z tym też nie ma żadnego problemu. Bo na ludzie sobie to przyjmiemy. Weź może tymi strzałami ty atakuj tak po prostu. Wyssij mu życie. No ludzie. Dobra, to są kapitanowie. Dobra. Oczywiście znowu źle zaznaczyłem. Kontrol 2 to są ci tutaj. I mamy ostatni atak na ten ich bastion, czy... Co to tam jest? Mów głupcze. Co znowu? Dobra, tu raczej nic. O, coś tu jednak jest. Więc sobie ich zniszczymy. O, to jakiś większy garnizon. Zostaliśmy zaatakowani. Wcale mi się to nie podoba. Dobra, no i wy myślę, że wy spokojnie moglibyście tędy sobie tutaj przejść, chociaż to są większe obozy, więc może doprowadzimy do spotkania ich. Istocie. Co się stało? Koniec już? Nie. Ten ból. Coś się dzieje. Co się ze mną dzieje? Aha. Czas ucieka. Królu Arthasie, czy potrzebna ci jest pomoc? Nie. Nie. Ból minął, ale mam... Coś tu się zdecydowanie odpierdiwania. Coś tu zdecydowanie nie jest w porządku. Czy mam odwołać nasze wojska? Nie. Dokończymy polowanie. Tajemnicę rozwiążemy, gdy już będzie... Sir, yes sir! Czyli to jest po prostu krótki przerywnik. Nadeszła oczekiwana chwila. Arthas, twoim zadaniem będzie jednak zaatakowanie środkowej bazy, bo... Chociaż nie, może najpierw tą, bo jest mniejsza po prostu.
twój ból będzie nieopisany. Za króla Lisza. Usług. Zostaliśmy. Dobra, let's go, wbijamy w nich. Nasi bracia potrzebują pomocy. Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy. To już nie zaliczne. Natychmiast. Dobra. Usług. Armia się powinna sama cały czas robić. No właśnie, o tym mówię. No, Sylvanas troszkę bez armii. Ktoś mnie zwał. Ale to raczej nie jest wielki problem, bo już tam armię uzupełniamy. Zostaliśmy zaatakowani. Nasi tak, uzupełniamy? Uzupełniamy. O, Artasz. Cholera. Artasz tu jednak padł w tej super tajnej misji. No cóż. No cóż. Shit happens, nie? Czy jak to tam mówią Rosjanie? Ty, no ale oni tak dość nieźle nas przycisnęli. Jak to jest na... O, na O będziemy ich opętywać. O. Dobra. Tu się udało. Kaltuza troszeczkę też jest... A nie, w sumie bez tragedii Kaltuza, widzę, wyszedł z tego. Ale widzę, że my to przyjmiemy na spokojnie. Więc tu nie ma żadnego problemu. A tu puścimy dalej wszystko już. Bez Arcasa, Artas tu się zaraz wskrzesi. I z całymi plugostwami i innymi tymi bajerami będzie bronił przesmyku. Czyż nie? Albo może wy pójdźcie tam. Pomóżcie im wykończyć to tutaj. Nie ma tragedii, ale szału też raczej nie ma. Jestem ciekaw, kiedy ja przepuściłem te trzy jednostki, bo naprawdę, naprawdę starałem się jak mogłem. Dobra, ale środkowe coś padło. Nie wiem, czy to jest jakieś dodatkowe? Niekoniecznie. Ale są zniszcz wszystkie trzy ołtarze, więc spoko. Jedno zniszczyłem ołtarz? Chyba wszystkie oprócz tego tutaj, co został. No, wszystko padło. Aha, to już wykonałem, no właśnie, o tym mówiłem. Ktoś jest ranny, no nie widzisz? Dobra. Lecimy teraz zaatakować. To tutaj. Oj. Teraz ostrzem rozum. Ostrzem rozum. Uderzaj. Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy. Spokojnie. Zostaliśmy zaatakowani. Nareszcie. Dobra. Ostrzem rozum. Tego jednego spokojnie ci powinni zabić. Pomóż mi, pomóż sobie. Dobrze. No, easy. Zostaliśmy zaatakowani. Nasi bracia potrzebują pomocy. Powiem wam, że no w sumie męcząca misja, bo nudna. Po prostu nudna według mnie. Trzeba kontrolować trzy obozy. To nie jest wielkim problemem, bo widzicie, że oni spokojnie są w stanie tutaj kontrolować wszystko jak najlepiej. Dobra, rozumiemy tak jednak. Oho. Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy. Dobra, na luzie. Co tutaj jest? Aha, sklep goblinów, też lipa. Dobra, wszystko puścimy teraz już tutaj. Potrzebna jest moja pomoc. Pod ich drzwi. Jeść, jeść. Zapukamy, zaatakujemy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Aha, tu po drodze jest kilka oddziałów, nawet nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. Sylvanas też już idzie.
dobra. No już tam wbijacie konkretnie, no dobra, no to jak już wbiliście, to wbijajcie konkret, bo troszkę się będzie mijało z celem w tym momencie. Za mało many, no nieźle, wyrzuciłem manę troszeczkę niepotrzebnie, ale już jest okej. Nasi bracia potrzebują pomocy. Dobra. Wendigo, Wendigo czy... Nie, to jest Mapolut, no ale to jest jedno i to samo według mnie. Dobra. Możemy ich po prostu pilnować tędy, nie? Oni tędy nie przejdą, więc jedyne przejście jest tutaj. Dobra, jedyne przejście jest tutaj. A drugie, którym idą ci, jest tutaj, ale to nie potrzeba. Myślę na razie. Bo po zniszczeniu obozu właśnie my sobie staniemy z tej strony już. Na luzie. I został nam ostatni obóz do zniszczenia. Także sobie całą armię jakby tutaj zbierzemy. O właśnie, o tym co mówiłem, że będą zaraz się przemieszczać i właśnie tędy będą się przemieszczać. Dobra. Idzie cała armia, piękna. Tak, panie. Żywiołaki wody pilnują fontanny. No nieźle. O, czy ja go mogę przejąć? No nieźle. No muszę przyznać, nieźle. Potępieni czekają. Nasi bracia potrzebują pomocy. Co tu się dzieje? A tam liszą tam tupy z nimi. Tam daj spokój. No właśnie, to jest spoko sprawa, żeby sobie tutaj jednostki, powiedzmy, ulepszyć. Poleczyć jej. Nie to słowo. Let's go, wbijajcie, wbijajcie. Ostatni obóz. Zatrzymać ich, zanim dotrą do przełęczy. Easy. Ojej, tu dwie jakieś ważne jednostki. Tu nic mi nie chce chodzić, tak bez kitu. Wszystko się zatrzymuje samo. I samo żyje, to ma mnie w dupie tak trochę. Muszę przy... Gdzie są Banshee? Tu gdzieś Banshee ty były. O, jest kilka Banshee. A czemu wy nie macie w ogóle... Stop, czy wy nie macie w ogóle... żadnej porządnej obrony? No nieźle. O, gdzieś uciekli. Kaito uciekli. Oj, tu jest jeszcze jakaś armia. Tu uciekli? Chyba tu, no. Coś tam musiało przejść dwie jednostki. Ale to już jest koniec, bo... tak naprawdę mamy dopuszczony limit 20 jednostek, które mogą przejść, a my właśnie już zrobiliśmy całą misję, więc GG, well played. Ole, ciałów, jak mrówków. Gdy już pozbędziemy się niedobitków, powinniśmy być w stanie... Level down. Arca straci moc troszeczkę. To ja, król Lisz, trąd rozum na swój zbezpieczeń mistrzeństw. Musisz natychmiast wracać do Mordred. Bądź posłuszny. Mój królu, nie czujesz... No jest gaga, to nic takiego. Zbierzcie mnie do stolicy. Czeka mnie długa droga. Z gaga, letka niestrawność. Dobrze, w takim układzie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.